Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, 3 lata temu został uruchomiony pierwszy w Polsce sąd elektroniczny z siedzibą w Lublinie. Rozpatruje on pozwy o zapłatę w trybie upominawczym z całego kraju. Od początku jego działalności wpłynęło ponad 4 miliony pozwów, z czego prawie 98% zostało rozstrzygniętych. E-sąd miał za zadanie odciążyć tradycyjne sądy, no i jak pokazują statystykę, swoją rolę bardzo dobrze spełnia. Aczkolwiek, tak jak wszędzie, zdarzają się pewne nieprawidłowości, czy pojawiły się w tamtym roku niedoskonałość obecnego systemu, na bazie którego funkcjonuje sąd elektroniczny. Bywa on wykorzystany między innymi przez nieuczciwe firmy windykacyjne. Zdarzają się przypadki skazania osób za przedawnione lub nieistniejące długi. Zdarza się, że wierzyciele domagają się fałszywych roszczeń. Do sądu wpływają polecenia zaległej zapłaty na kwotę od kilkudziesięciu do kilkunastu złotych, na przykład za rachunek telefoniczny bądź abonament telewizyjny. Okazuje się, że weryfikacja wiarygodności takich pozwów, które wpływają do sądu elektronicznego, nie zawsze jest dostateczna. Niektóre roszczenia są nieprawdziwe, inne przedawnione, a jeszcze niektóre są wysyłane po kilka razy. Spotykaną praktyką jest także celowe podawanie przez wierzyciela nieprawdziwych lub nieaktualnych danych teleadresowych. To również podobno nie podlega odpowiedniej weryfikacji. W ubiegłym roku do Ministerstwa Sprawiedliwości środowisko sędziowsko apelowało właśnie, że istnieją takie problemy, z prośbą o możliwość naprawy tego. Wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości powiedziało, że trwa praca nad udoskonaleniem czy tworzeniem nowego systemu, które te problemy miałyby wyeliminować. I stąd moje pytanie, Panie Ministrze, na jakim etapie są wspomniane prace, kiedy możemy się spodziewać wdrożenia nowego systemu? Jakie konkretne zmiany zostały wprowadzone i w jaki sposób nowy system wyeliminuje te problemy, o których pytam, w jaki sposób system właśnie zostanie naprawiony i z jakimi nakładami finansowymi będzie to się wiązało? Dziękuję.